Tymczasem w drodze na ring Triple H. Na WrestleManii 27 zmierzy się z Undertakerem w walce bez reguł. No holds barred match. Na szali znajdzie się seria Undertakera. Andrzej, jak myślisz, czy Triple H jest w stanie ją przerwać? No, co by nie powiedzieć, na pewno jest. To jest zawodnik nie tylko utytułowany, doświadczony, ale z ogromnymi możliwościami, także na pewno jest. Ale czy mu się to uda? No, ciekawe. Jestem w tym biznesie prawie 20 lat. To szmat czasu. Gdy tak stoję w tym ringu i patrzę na was, zastanawiam się, czy jestem w tym budynku po raz ostatni. Za 2 tygodnie dojdzie do najważniejszej walki w mojej karierze oraz w karierze Undertakera. Of the Undertaker's career. I hear everybody talking. Słyszę, jak wszyscy o tym mówią, i widzę napisy 19-0 lub 18-1. Oraz czas zakończyć serię. O tej walce mówi cały świat. Dojdzie do starcia dwóch ikon. Undertaker kontra Triple H. Wszystkie chwyty dozwolone. Nie mam pojęcia, jak wiele będzie kosztowała ta walka mnie oraz Undertakera. Mogę was zapewnić, że żaden z nas nie będzie już taki sam. To największa walka w moim życiu. Ta 18-letnia seria zwycięstw jest ważniejsza niż jakikolwiek pas mistrzowski. Może być nawet większa niż wszystkie tytuły, które zdobyłem razem wzięte. Zakończenie serii to najważniejsze osiągnięcie w karierze. Zanim za 2 tygodnie wejdziemy do ringu i zgotujemy sobie piekło, chcę, abyś wyświadczył mi przysługę, umarlaku. Staw się na Raw za tydzień. Wejdziesz do ringu i po raz ostatni, na tydzień przed naszym pojedynkiem, stanę z tobą twarzą w twarz. Spojrzę ci w oczy i powiem, co wydarzy się na WrestleMania. Spojrzę ci w oczy i powiem, że przegrasz. Zakończę serię. Prawda jest taka, że koniec serii oznacza koniec Undertakera. Jeżeli tego nie zrobię, to obiecuję, że skonam próbując. Chcę ostatni raz stanąć z tobą twarzą w twarz. Twoja wejściówka mówi, że żaden grób nie utrzyma tego ciała. Ale gdy zakończę serię, będzie po wszystkim. Undertaker, na WrestleMania. Przegrasz po raz pierwszy. Undertaker.
na WrestleMania, spoczniesz w pokoju. Wydaje mi się, że użył tylko słów Undertaker, ale czy przekładają się na to, co będzie? No, ale wypowiadał się, trzeba przyznać, z szacunkiem. To też dobrze o nim świadczy. Triple H! O-o. A ten co? Ten DiBiase. Przed rokiem byłem jedną z wschodzących gwiazd WWE. I stoczyłem z Randym Ortonem swoją pierwszą walkę na WrestleMania. W tym roku wszyscy o mnie zapomnieli. Dłużej tak nie będzie. Biorę sprawy we własne ręce. Co by się stało, gdybym załatwił wyrachowanego zabójcę na 2 tygodnie przed WrestleMania? Ludzie nie mieliby wyjścia. Musieliby wreszcie zauważyć Teda DiBiase. Bidula, niech go nie promuje, musi się sam. Oj, ale czy przypadkiem właśnie sam się o to prosił? Triple H nie czeka. Pamiętamy, jak Sheamus próbował przerwać Triple H-owi wypowiedź. Teraz Ted DiBiase i może go spotkać ten sam los. Ale DiBiase, proszę, próbuje się odpłacić mu teraz. I cała seria potężnych ciosów. No. Musi Triple H się wziąć za robotę, bo może być nieciekawie. Ale proszę, już wszystko jakby wraca do normy. Triple H stanowi tę grę, więc z pewnością poradzi sobie z Tedem DiBiase. Zastanawiam się tylko, jak Ted DiBiase wyjdzie z tego, w jakim stanie. Ale tu Triple H też pokazuje, że będzie groźnym przeciwnikiem Undertakera. Widać, że jest w formie. Jest także zmotywowany i zdesperowany. Za wszelką cenę chce zakończyć serię Undertakera. Tak jak powiedział, stawia na szali wszystko, co osiągnął w swojej karierze. Dobrze, że nie postawił kariery, bo mogłoby się to różnie skończyć. To prawda, ale co robi tutaj właściwie DiBiase? O co mu chodzi? Co on chciał zademonstrować? No jedynie teraz może pozwolić zademonstrować coś Triple H-owi. Formy Triple H-a. Tak jest. O, ale niepotrzebnie. Widać, że jest dużo lepszy, że go skarcił. Triple H'em niosą emocje. On wie, że czeka go bardzo, ale to bardzo trudny test na WrestleMania. Prawdopodobnie najtrudniejszy w jego karierze, ale Triple H teraz będzie chyba chciał coś jeszcze przesłać Undertakerowi. Obrazek Teda DiBiase'ego, pedigree na stole. No, może być i tak. Tak jak powiedziałeś, walka będzie bez dyskwalifikacji. Kto wie, czy stół nie będzie grany ponownie. A wiemy, że to jest jeden z elementów, który często widzimy właśnie w pojedynkach. Na dobrą sprawę Triple H mógłby się przenieść z Tedem DiBiase'em do tej komory Michaela Cole'a, przynajmniej by się nie nudził. Ja mógłby trochę ją tam uszkodzić, bo faktycznie Michael Cole dziwacze jest z dnia na dzień, a jeszcze do tego robi wokół siebie jakąś taką dziwną aurę. Ale teraz Triple H. Aha, wygląda na to, że chyba miałem rację. Tak, Triple H wykonuje pedigree na Tedzie DiBiase'im. Teraz jest już po wszystkim i Ted DiBiase pomyśleć, że sam się o to prosił. Chciał i ma. Na pewno jest w świetle reflektorów. To pewne. Ale to jest najlepsza forma.